Nie! Twoja szczerość pokazuje tak bardzo, jak... Pokazujesz tak bardzo, jak ci na tym zależy. Nie! Chociaż z drugiej strony może się odpierdoli. Jednak. Nie rozumiesz mocy, ukrytej mocy tego stroju. I proszę bardzo, to co powiedziałeś przed chwilą jest inwalidą. Te spędzanie wolnego czasu nie wzrośnie ani trochę. Chyba, że znajdziesz mój sekret. Ale to się nie stanie. Move and inspect with Z. Łeb? Moja czapka? Moja czapka. Moja czapka. Ha, ha, ha. No cóż, znalazłeś mój sekret. Dobrze, że to nie portki, o mój Boże! Myślę, że nie mam wyjścia. To prezent. Prezent dla ciebie. Okej, dziękuję, ale jeżeli będzie pod nim jakaś bomba, to cię zabiję. Poszczuję cię Rexiem. Sto. Czy wiesz, co to jest? Nie. Ha, ha, ha. No właśnie. Nie masz pojęcia. Mimo tego, że to wygląda na spaghetti, to nie jest żadna stara pasta. To jest dzieło sztuki. Ta przygotowane przeze mnie. Człowieku, czas to zakończyć. Czy muszę to zeżreć? A nic. A tylko kurde jakiś arszenik będzie. Smak jest nie do opisania. Co za ekspresja z pasją. Musisz naprawdę lubić moje gotowanie. I w pewnym sensie i mnie. Być może bardziej niż... Czy ty chcesz powiedzieć coś dziwnego do mnie, Aukwurk? Czy on się spuścił? Człowieku, to jest... Teraz już wszystko jest... No... Nie! Nie mam obsesji na twoim punkcie, wypierdalaj! Wszystko co robisz, wszystko co mówisz, to wszystko by zostało zrobione dla mnie? Chcę, żebyś był szczęśliwy też. Nie. Nie! Nie, nie, nie. Ja papieros? Cóż. Cieszę się, że tak bardzo się o to troszczysz. Ale może trochę się... To ty kurde mnie tutaj jakieś głupie rzeczy mówisz! Jesteś bardzo miłą osobą, cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi, ale... Myślę, że możesz dosięgnąć twój maksymalny potencjał, jeśli będziesz żył sam. Będziesz żył dla siebie, ale nie dla mnie. No... Nie, nieważne. Nie będę, kurde, więc znam rozwiązanie. Powinieneś spędzić wolny czas z moim bossem, Undynem. Myślę, że jeżeli dasz jemu swoją moc przyjaźni, będziesz miał o wiele zdrowszy styl życia. Tak. Bądźmy przyjaciółmi z Undynem. Błaha, ha, 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 ha. Już gotowe? O, jeszcze nie koniec. A jeżeli jeszcze będziesz potrzebował ze mną pogadać coś, to jest mój numer telefonu. Możesz mnie do mnie zadzwonić, kiedy do mnie chcesz. Platonicznie, cóż, muszę iść, ha, ha, ha. To było okropne. Nigdy więcej nie chcę tego robić. Spierdalam stąd. To był błąd. To był kurde błąd. Ach. Ile już gram? Godzinę 21 minut plus jeszcze tamte 5 czy 6, kiedy wyłączyłem grę. Połażę jeszcze z 30 minut i będę kończył tą sesję. Zaraz, to było tu, nie?
Okej, dobra, już myślałem, że znowu się pojawi i nie da mi spokoju. Czy tu jest... Nie, nieważne, myślałem, że to jakiś przedmiot. W jakichś jaskiniach teraz jesteśmy, nie? O, SNES, patrzcie. Tak, tak, nieważne. Determinacja inne gówna, co? Nie widziałeś już wcześniej kolesia z dwoma robotami? Całe szczęście. Dwie roboty oznaczają podwójne, legalne przerwy. Chcę iść do Grillbiego. Chcesz pójść? Jestem zajęty. Okej, okay. Baw się dobrze. Spadaj. Nie chcę, kurde, przeżywać drugi raz tego samego. To jest pudło. A, dobra, rozumiem. Wiem, że nie mogę używać... Box Hater. Wcześniej chyba Box Lover był, nie? Przy okazji. Raczej... A, wezmę sobie. Albo nie, zostawię. Część bałwana też zostawię. Któregoś dnia będę dupkiem i ją po prostu zjem. Siema. Przysięgam, że coś widziałem za tym wodospadem. Niech zgadnę, pójdę pod ten wodospad i mnie kamienie zakamieniują. A nie. Huch. Kamera za wodospadem. Mogę ją wziąć sobie? Okej, nieważne. W takim razie idę sobie. Nic tu po mnie. O dobra, teraz światło się trochę zmieniło. Znalazłem Pokemona? Już myślałem. Hi, Undyne. Jestem tutaj, by dać ci mój raport. Jeżeli chodzi o tego człowieka, o którym powiedziałem ci wcześniej. Czy ja z nim walczyłem? Tak, oczywiście, że tak. Walczyłem z nim walecznie. Co? Czy złapałem go? No cóż, nie. Próbowałem bardzo mocno Undynę, ale na końcu... Nie, to jest głupie imię. Nazwę cię Ziodynę. Ziodine, niech będzie. Zawiodłem. Co? Zabierzesz tę duszę człowieka sam? Ale ma Ziodine. Nie musisz go niszczyć, rozumiem. Widzisz, widzisz? I? Kropki. Rozumiem. Pomogę ci w... O, ty zdrajco. Okej, nie, nie ma tu nic, to tylko Pikachu na 5. levelu. Czyli muszę chyba powoli się ruszyć. Okej, spierdzielił, jesteśmy bezpieczni. Z tym kurde niebezpieczny jak wąż rzeczny bym cię rozwalił, co ty jesteś. To jest ona? Jo, czy widziałeś sposób, w jaki na ciebie patrzyła? To. Było super. Czemu mi przypominasz Pokemona? Na serio, Scrafty. Czy Scraggy raczej. Jestem taki zazdrosny. Co takiego zrobiłeś, by dostać jej uwagę, haha. No dalej. Zobaczmy, jak rozwala trochę złych kolesi. Nie zdara. Okej. Okay. Save. Godzina 26. No, z 20 minut. Kiedy cztery nasiona mostu zalinują się w wodzie, wykiełkują. Czy muszę to przesunąć? A. Nice. No co było bardzo proste.
w pożądalu. Ale kurde, ta muzyka jest naprawdę fajna. O. Czy to jest Konio Syreno Pudzian? Który mu skóry pokazuje mi? Nie, dziękuję. Nie skorzystam. Nie potrzebuję... O! Kurde, spierdzielaj! Nie! Dobra. 11. No wejdź, woda jest w porządku. Nie, kurde, odczep się ode mnie! Nie jestem takim typem człowieka. Nie, 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 nie. No dalej, wejdź, woda jest dobra. Nie, kurde, ja nie jestem taki! Wiesz co, nawet nie chcę ciebie zabijać, wynoś się. Po prostu spierdzielam stąd. Kurde, koń pudział i jeszcze pedał. Tak przy okazji nie mam nic przeciwko homoseksualistom, ale hej. Ma się do mnie nie przyczepiać. Chwila, raz, dwa, trzy. Cztery muszą być, tak? Raz, dwa... Zaraz. Raz, dwa, trzy. Wszystko jedno, trzy będzie. Chwila. O, w pożądalu. Chyba, że... Mam pomysł. O! Raz, dwa... Trzy. Czy one muszą być w linii? Po prostu czwartego pierdolne tutaj przy wodospadzie. I? Nie, muszą być w linii w takim razie. Tutaj mogę... Chwila. Nie, moment. Chciałem tutaj to pionowo tak ustawić. Ale to nie da rady, bo tutaj raz, dwa, trzy, cztery będzie. Wykiełkują. Ale nie będę mógł nic zrobić. Do tego znaku też podejść nie mogę. Czy te grzyby coś robią? Niech będą zapalone. Kurde, czy tam muszą teraz tą kosiarką napierdzielać? Ech. Dobra, pomyślmy. Raz, dwa, trzy, nie. Raz, dwa, trzy, nie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, nie. Chyba, że. A spróbuję do tego znaku dojść. Dobra. O Jezu. Z tej strony? No kurde, co jest? Mój cały plan w pizdu poszedł. Dziękuję bardzo. Tylko dlatego, że nie mogę wrzucić tej zasranej roślinki o tło. Ach. No co jest? Dobra, czyli tu nie mogę wrzucić, nie? Za mało miejsca. Wiem w takim razie. Przynajmniej wiem, jak dojść do tego znaku, nie? Zawsze jest coś. Może będzie tam coś... przydatnego, w co wątpię. Zważając na tą grę, ale hej. W porządku? Dobra, przeczytajmy to. Gratulacje. Spierdalaj. Ech. No dobra, jeszcze raz. To musi być w wodzie? Gdyby tak tutaj trzy dać i tutaj jednego na ziemię, raczej by nie zadziałało. Hmm.
Mam pomysł. Ciekawe, czy one mogą się do siebie przykleić. Nie, zaraz. Zawaliłem znowu. Och, kurwa. Okej, pomyślmy. Nie mam pojęcia, ale nie chce mi się wpatrzyć w tym, w opisie przejścia. Spróbuję to zrobić po swojemu chwilę. Tak o. Wiem, że to nie będzie rozwiązanie, ale chcę zobaczyć. W porządku. Oczywiście, że nie przejdę. Ale czy jak... To było powiedziane, że one muszą być w linii, nie? Ale czy coś między nimi może być? Zgaduję, że nie. Raz, dwa, trzy... Kurwa mać! Wkurza mnie to! Chyba, że muszę z... Nie. A jak zrobię tak? Okej! To już jest prostsze. Ja myślałem, że to jeden ten, tylko i wyłącznie jeden prąd jest, a to zależy, jak my wrzucimy te roślinki, to w takim momencie ten. Tak będą płynąć. Ring. Nie mam telefonu. Hello, to jest papieros. Ten zdrajca! Jak ja dostałem ten numer? To było łatwe. Po prostu zadzwoniłem na każdy numer, póki nie dotarłem do ciebie. Ha, ha, ha. Więc... Co nosisz? Ciuchy. Czy pytam dla przyjaciela. Myślała, że nosiłeś jakąś bandanę. Czy to prawda? Czy nosisz teraz bandanę? Tak. Więc nosisz bandanę. Łapie. Wink, wink. Miłego dnia życzę. Spadaj. Stat. No mam bandanę. Tą całą męską, nie? Może pewnie dlatego ten cały pudzianokoń, syrenokoń do mnie się przyczepił. Ach. Muszę trochę też potworów poubijać dla expa. Do jasnej cholery, bo inaczej nie przeżyję. Dawno temu potwory powierzały ich zachcianki gwiazdom. Jeżeli miałeś nadzieję i całym twoim sercem miałeś tą nadzieję, twoje życzenie się spełniało. Teraz jedyne co mamy to te całe kamienie przyczepione do sufitu. Czy to nie są gwiazdy, nie? Wishing Room. Fuck. Washua shuffle zap. Dobra. Twoja dusza nie jest czysta. Kim ty jesteś? Tak. O, dobra, dostaniesz w pierdol. O, kurde, dostaniesz w pierdol. Masz. A tu mam komórkę, do jasnej cholery. Next 14, w porządku. Powinienem się uzdrowić? Ile to HP uzdrawia? O cholera, nie chciałem tego zrobić. Dawać, oddawać mi to! Ach. Info. 22 HP, 30... O, akurat. W pełni uzdrowi. Okej. Okay. Chcę z tym... Tak, tak, chcę spojrzeć przez teleskop. Sprawdź ścianę. Ale którą? Na wprost tutaj, tak? Tak z perspektywy, nie? Ach, nieważne, nie chcę mi się z tym pierdzielić. Idę stąd. A, o tą ścianę chodziło.
Tylko słowa mogę zrozumieć. Wojna ludzi i potworów. Jeżeli potwór pokona człowieka, mogą zabrać jego duszę. Potwór z ludzką duszą, okropna bestia z nieprawdopodobną mocą. No zaraz, przeczytam wszystko po kolei. Dlaczego ludzie zaatakowali? Wyglądało na to, że nie mieli niczego... Nie bali się niczego. Ludzie są nieprawdopodobnie silni. To... mogą zabrać duszę prawie każdego potwora. Nie, każda dusza potwora jest taka sama jak jedna ludzka dusza, jeżeli chodzi o moc. Ale ludzie mają jedną słabość, ironicznie to siła ich duszy. Jej moc pozwala na życie poza ludzkim ciałem, nawet po śmierci. To już chyba czytałem. Tak, to czytałem. Tak, rozumiem. To ilustracja dziwnej kreatury. Jest coś niepokojącego w tym rysunku. Ej, chciałbym, kurde, zobaczyć ten rysunek. Czemu mi nie pokazujecie go? No trudno. Nie mogę się wrócić. To ty. Tyż wpierdol! O cholera. Nie. Blać. Holender. Moment, muszę się skupić. Blać! Czemu mnie musisz łapać? Za każdym... Tako. Ha! I co? Uniknąłem 5 twoich włóczni pod rząd. Co jest? Chcesz wpierdol? Mam 5 level! Dostaniesz w łeb! I co już? Czemu? Co ten? Ty kurwo. Po jakiego grzyba mi zagradzałeś drogę, ty konusie, ty? O Jezu. Psi. No i kurde, znowu nie mogę się... Jo, czy widziałeś to? Mabufudain jest... Ona mnie dotknęła! Nigdy nie umyję mojej twarzy, nigdy w życiu. Chłopie, jesteś ale ty masz pecha. Jeżeli stałbyś trochę... bardziej tak na lewo... A, nie martw się, jestem pewien, że znów ją zobaczysz. No fajnie, teraz... starłeś jej dotyk z twojej twarzy, będąc pierdołą. Jesteś z siebie zadowolony? Ten ser był tutaj tak długo, że wyrósł na nim magiczny kryształ. No oczywiście, że na tym stoliku utknął. Zajebiście. Save! Godzina 40. Iść dalej. Zobaczę tylko, co jest. O, SNES, zarąbiście. Dobra, myślę, że jednak tutaj skończę. Tak, determinacja, bla, bla, bla. Okej, więc... ta sesja niestety będzie trzyczęściowa, bo... Tak szczerze powiem, nie wyspałem się dzisiaj za bardzo i jestem trochę zmęczony. W sumie całe szczęście, że mi zamknęli szkołę pod nosem, bo... Nie wiem, jakbym wytrzymał te ponad 3 godziny siedząc na dupie i walcząc z chęcią zaśnięcia. No ale tak czy siak.
No dużo rzeczy się porobiło w tej sesji, tak szczerze powiem. Aż tak dużo walk nie było. Jak już to tak bardziej się skupiało na fabularnych aspektach tej gry. No i na razie myślę, że jest całkiem okej. No te całe szkieletowe cholerstwo z tą przyjaźnią i tak dalej było dziwne i nie czułem się komfortowo robiąc to, ponieważ ten papieros lubi za bardzo jarać chyba skręty i coś tam nie po kolei w głowie ma. I zaraz ten cały SNES tutaj na nas czeka i wolę już po prostu ich mieć za sobą, bo wkurzają mnie bardzo mocno. Ach, dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście Undertale będzie jeszcze później. I no, w tym tygodniu bardziej się skupię na YouTube'owych sprawach, bo mogę. No i trzymajcie się i baj wszystkim. Wszem i wobec. A zaraz, mikrofon włączony, włączony. Dobra, jest. Dopiero teraz, kurde, godzina i ponad godzina nagrywania, ja dopiero teraz patrzę, czy mikrofon włączony. No ja pierdzielę. Okej. Na razie.